Jak uważniak, 200 mecz w Ekstraklasie, jeden z cięższych spośród tych 200? Nie no, nie przesadzajmy z tym. Oczywiście łatwo nie było. Wydaje mi się, że Jagiellonia Białystok to zespół w mojej opinii, który nam postawił najtrudniejsze warunki z tych wszystkich, które rozegraliśmy. Dobrze zorganizowany, agresywny i w pierwszej połowie mieliśmy dużo problemów z tym, aby znaleźć plan, jak się temu przeciwstawić. W drugiej połowie, w mojej opinii, od początku to wyglądało dużo lepiej. My prowadziliśmy grę. Strzeliśmy bramkę, piękną bramkę Aleksa. No i później trochę szczęścia, a zarazem mieliśmy Damiana Podleśnego w bramce, który w mojej opinii zagrał bardzo dobrze jak na debiut. Świetna sprawa dla niego. Na zero z tyłu, mecz zwycięski. No gratulacje olbrzymie. Mam nadzieję, że na długo zapamięta ten mecz i to będzie takie otwarcie przed, miejmy nadzieję, bardzo bogatą karierę Damiana. Jeden celny strzał oddaliście w tym meczu. Czasami tak jest, że oddaje się jeden celny strzał, ale ten najważniejszy w meczu. Ty z swoim bogatym już doświadczeniem wiesz, że piłka nie jest sprawiedliwa i nie ma co tutaj oceniać nikogo po stylu. Liczy się to, co w sieci. I chyba tak ten mecz można podsumować. No oczywiście, że tak. Przede wszystkim liczą się punkty, bo to w tym sporcie chodzi. No oczywiście dążymy do tego, aby przy dobrych zwycięstwach również nasza gra była widowiskowa. Natomiast no, zmieniamy to, co w zeszłym sezonie było naszym największym problemem, czyli brak punktów na wyjazdach. W tym sezonie już rozegraliśmy 4 mecze na wyjazdach. Zdobyliśmy 7 punktów. No także jest duży progres, ale absolutnie niczym się nie zadowalamy. To, że jesteśmy liderem, fajna sprawa, ale każdy ma w głowie, aby po 37 kolejce być na pierwszym miejscu, a nie po 6. To jeszcze o tą liczbę 200 występów zapytam. Czy w ogóle piłkarz tak doświadczony jak ty, z tyloma występami w reprezentacji, w pucharach, w ligach też zagranicznych, przywiązuje wagę do takich rzeczy, że to mecz numer 200? Powiem szczerze, że w wieku 33 lat 200 meczów w Ekstraklasie to nie jest jakiś wyczyn godny uwagi. Są piłkarze, którzy mają tych występów więcej. Oczywiście miałem momenty gry za granicą. No fajny jubileusz, na pewno to jest coś fajnego, przyjemnego. Tym bardziej zwycięski, ale absolutnie nie ma mowy o jakimś celebrowaniu, bo to jest zaledwie 200 występów. I tak jak pan powiedział, nie przywiązuję jakoś szczególnie wagi do tego. Cieszę zwycięstwa, a reszta to jest mało znaczące.